Cześć, to Anita. W dzisiejszym cyklu Więc chodź narysuj swój las, pora na zimorodka. Wielu z Was wie, jak wygląda, jest to bardzo charakterystyczny ptak. Ja Wam się przyznam, że uwielbiam je obserwować, jednak nigdy nie udało mi się zrobić dobrego zdjęcia zimorodka. No ale nic straconego, zawsze można go sobie samodzielnie narysować. Zaraz Wam pokażę, że to jest bardzo proste. Zaczynamy od owalu, taki bardziej kształt podobny do odwróconego jajka. Drugi, nachodzący na pierwszy. Głowa i tułów. Poprowadzimy sobie pomocniczą linię i zrobimy dziób. Na linii umiejscowimy mniej więcej w tym miejscu oko. Zimorodek będzie do nas skierowany troszeczkę tyłem. Ma nieproporcjonalnie dużą głowę. Tutaj dorysujemy ogon. Zimorodki jedzą ryby. Możecie je spotkać nad wodą, nad jeziorami, stawami, strumieniami, małymi rzekami. Wytrzemy teraz zbędne elementy. Szybko nam poszło. Jest to 3 minuty filmu. Dopiero. Troszeczkę zejdzie nam więcej z kolorowaniem. Możemy przystąpić do kolorowania. Zimorodek ma plecy jasno-niebieskie, skrzydło, głowę i tutaj policzek niebieski w takie turkusowe kropeczki, białe podgardle i brzuch i tutaj te elementy, tutaj przed okiem i za okiem ma w kolorze pomarańczowym, takim rudym, rudawym. Zaczynamy więc kolorować. Thank you.
Zimorodok jest gotowy. Podzielcie się swoimi rysunkami w komentarzach. A może ktoś z Was wie, skąd wzięła się nazwa Zimorodek? Jeżeli tak, koniecznie napiszcie. Pozdrawiam!